Będziecie to określać słowem skandal, że to jednoznacznie pokazuje, że konkursy były ustawione, bo nie ma takiej możliwości, żeby zapomnieć o ponad 30 spotkaniach. Panie Antoni, pan się nie boi, lustro pana przysłoni. Nie zgadzam się z Mariuszem Błaszczakiem, który powiedział, że wygrana Donalda Trumpa powinna oznaczać dymisję rządu w Polsce. I to jest dla mnie absolutny skandal. Tu się żarty skończyły, żeby jakikolwiek polski polityk mówił, że władze w Polsce są zależne od tego, kto zostanie prezydentem dowolnego państwa. Partnerem strategicznym kanału Goniec jest Aquaphor, producent filtrów do uzdatniania wody. Ten kanał subskrybuje tylko 23% spośród 2 milionów, którzy co miesiąc oglądają nasze filmy. Nasz cel to zredukowanie tej liczby do 50%. Subskrypcje pomagają kanałowi bardziej, niż zdajecie sobie z tego sprawę. Im więcej subów, tym większy kanał. Im większy kanał, tym lepszych gości możemy dla Was zapraszać. Będę bardzo wdzięczny, jeśli zdecydujecie się na małą przysługę dla redakcji Gońca i klikniecie przycisk subskrybuj. Dziękujemy. Witam Państwa, Mikołaj Dowieko, redakcja Goniec.pl. Zanim przejdziemy do rozmowy, oczywiście zachęcam Państwa do subskrybowania naszego kanału, a także przypominam, że partnerem strategicznym kanału Gońca jest firma Aquaphor, a z Państwem i ze mną w studiu senator Krzysztof Kwiatkowski. Witam Cię serdecznie. Witam Cię, Mikołaju, witam wszystkich naszych wiernych fanów. Krzysztofie, jak byłeś ministrem sprawiedliwości, to czy zdarzało Ci się zapomnieć o tym, z kim się spotykałeś? Czy tych spotkań jest tak dużo, rozumiem, tak? Że można zapomnieć o tym, z kim się widziało, kiedy, w jakiej częstotliwości. Ja Ci powiem więcej, bo ja wyczuwam podstęp w Twoim pytaniu. Jestem w stanie powiedzieć, że mogłem nawet zapomnieć 33 spotkania z tą samą osobą w krótkim odcinku czasu. No właśnie. I teraz mamy taką sytuację, że pytanie, czy ktoś zapomniał, nie dopowiedział, czy może chciał przeinaczyć pewne fakty, bo jak donoszą media, TVN, Okopress, wiele mediów różnorakich też podało te informacje dalej, że doszło do 33 spotkań księdza Michała Olszewskiego ze Zbigniewem Ziobro jeszcze przed podpisaniem umowy w ramach Funduszu Sprawiedliwości dla Fundacji Profeto, z której otrzymała ona nieco ponad 66 milionów złotych. Mikołaju, ja przyjmę na siebie trudną misję, ale przecież nie niewykonalną, co zaraz udowodnię, obronę Zbigniewa Ziobro i obrony księdza Michała O. Szanowni Państwo, złe języki, wrazi ludzie mówią, że jak to było możliwe, żeby ksiądz Olszewski przed podpisaniem jeszcze konkursu wytypował działkę, zakupił ją, żeby zakupić tą działkę, dostał pożyczkę od zakonu, którego jest członkiem, czyli zakonu Sarcenów, no i ksiądz mówi, że no, miał pewną intuicję i pewną umiejętność przewidywania. I mówi, zacytuję dokładnie księdza, że on o konkursie dowiedział się z internetowej strony resortu, a więc w ten sam sposób, co wszyscy inni zainteresowani, i dodatkowo jeszcze mówi, że Zbigniewa Ziobrę poznał po rozstrzygnięciu konkursu, kiedy pan minister chciał poznać projekt i zaprosił nas na pierwsze spotkanie i tak, żeśmy się poznali. I chciałbym malkontentom powiedzieć, którzy, kiedy Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło tak zwany kalendarz ministra, terminarz, sam jako minister sprawiedliwości miałem go prowadzonym, zresztą przez słynną panią Ewę, którą w tym miejscu bardzo ciepło pozdrawiam. Była to wspaniała, genialna sekretarka, która pracowała ze wszystkimi ministrami. Ona nigdy nic nie zapomniała, nigdy nic nie przekręciła. Kalendarz był zawsze pieczołowicie prowadzony. No to ktoś by powiedział, że jak bronię ministra Ziobro, właśnie go pokrążyłem. Nic z tych rzeczy, szanowni państwo. Minister to chłop zabiegany. Wiem coś o tym. On naprawdę mógł się z tym księdzem Michałem O spotykać 33 razy w bardzo krótkim odcinku czasu przed ogłoszeniem konkursu i chłop absolutnie o tym zapomniał. Ja jestem przekonany, że ta wersja się trzyma kupy, że państwo dacie temu wiarę, a najlepszym tego potwierdzeniem, bo w ogóle w tej sprawie my mamy więcej dobrych wiadomości, bo naprawdę trzeba się cieszyć, kiedy jesteśmy świadkiem wyjątkowego zdarzenia, jasnowidzenia, umiejętności umiejętności profetycznych, dla tych, którzy łaciny nie znają, umiejętności profetyczne to w ogóle pochodzi od profeto, od łaciny, czyli, zacytuję definicję, umiejętność związana z przewidywaniem przyszłości lub odczuwaniem intuicyjnym, które pozwala na trafne prognozowanie wydarzeń. I ksiądz Michał, jako duchowny, miał te umiejętności profetyczne, przewidział, że Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosi konkurs, przewidział, że go wygra, przewidział, że ministerstwo będzie chciało budować takie ośrodki osobom poszkodowanym przestępstwem. W ramach tej zdolności przewidywania wcześniej się spotkał, jak czytamy, z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim i poleconym przez niego pośrednikiem nieruchomości, który zaproponował mu działki. Jedna z nich była tą, którą później ksiądz Michał Olszewski kupił. No przecież chłop by nie zaryzykował, nie kupował działek, gdyby nie ten profetyzm i umiejętność przewidywania przyszłości. Dlatego, szanowni państwo, chciałbym wszystkich zapewnić, że musicie wziąć na dobrą wiarę to, gdzie ksiądz Michał Olszewski zapewniał nas, że Zbigniewa Ziobry chłop na oczy nie widział. Jej malkontenci, jeżeli państwo uważacie, że nie ma takiej możliwości, żeby panowie Zbigniew Ziobro i ksiądz Michał O. spotykali się 30 parę razy przed konkursem i że wtedy mieli uzgodnić jakoby przebieg konkursu i że będziecie to określać słowem skandal, że to jednoznacznie pokazuje, że konkursy były ustawione, bo nie ma takiej możliwości, żeby zapomnieć o ponad 30 spotkaniach i nie ma takiej możliwości, żeby ksiądz Michał okupował w ciemno nieruchomość za kilka milionów złotych, to szanowni państwo, ja się do tych malkontentów nie dołączam, a ten, kto chce krzyczeć skandal w związku z tymi licznymi spotkaniami Zbigniewa Ziobry z księdzem Michałem, o które zaowocowało przyznaniem mu ponad 100 milionów złotych, a przelaniem ponad 60, na te osoby patrzymy z wyższością, którą nam też daje dar profetycznego przyjmowania wydarzeń i intuicja, która mi podpowiada, że intuicja księdza Michała O i intuicja Zbigniewa Z. O tym, że intuicja ta ich doprowadziła do budowy ośrodka, który później stał się przedmiotem zainteresowania prokuratury, jest fałszywa. No, każdemu się zdarza zapomnieć czasem czyjejś twarzy, czyjegoś imienia. To się zdarza po prostu i może tak rzeczywiście było. I nie będziemy oczywiście tutaj dociekać, czy tak było, czy nie. Oczywiście pół żartem, pół serio. Myślę, że tutaj chyba tą sprawę można zamknąć. To wszystko jest opisane, wszystko zostało wytłumaczone. Coraz więcej faktów wychodzi na jaw w kontekście tego, jak to wyglądało zakulisowo również. Jedna rzecz mnie lekko niepokoi, bo właśnie teraz czytam najnowsze informacje, że to nie koniec. Miesiąc przed ogłoszeniem konkursu grupa medialna Profeto miała zwrócić się, czyli ta, którą prowadził ksiądz Michał O, do przełożonego zakonu Sarcenów z prośbą o pożyczkę w wysokości 3 miliony złotych i ją uzasadniła. Zakup terenów pod projekt medialnego Centrum Ewangelizacji oraz pomoc osobom pokrzywdzonym przemocą. Czy sądzisz, że też możemy to podciągnąć pod to jasnowidzenie? Umiejętność profetyczna. Okej, dobrze. To w takim razie mamy, szanowni państwo, wszystkie problemy rozwiązane i prokuratura nie ma tu szukać dziury w tej całości, tak zwanej dziury w moście. Tu dziury nie ma, wszystko jest logiczne, spójne i jak kolokwialnie się mówi, trzyma się kupy. Wszystko zostało pięknie wytłumaczone. Nie ma żadnych wątpliwości, no ale niektórzy mają wątpliwości w pewnych tematach. Szanowni państwo, przybliżymy na szybko. Był raport na temat podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza, był raport komisji do spraw wpływów rosyjskich i białoruskich i ostatnio w Sejmie miała miejsce zaciekła debata pomiędzy obecnym wiceministrem obrony narodowej Cezarym Tomczykiem, a byłym ministrem obrony narodowej Antonim Macierewiczem, gdzie ten pierwszy zapytał tego drugiego, czy może spojrzeć w lustro. Krzysztofie, czy według ciebie tak jest? Szanowni państwo, gdyby Antoni Macierewicz miał problem ze spojrzeniem w lustro, absolutnie służę pomocą. Tutaj, proszę bardzo, lustro dla Antoniego Macierewicza. Przepraszam, odciski moich palców, wytrę. Panie Antoni, pan się nie boi, lustro pana przysłoni. Jak będzie pan już gotowy w nie spojrzeć, to ja jestem do dyspozycji, ale także chciałem, przepraszam, żeby to lustro oczywiście było widoczne, żebyście państwo widzieli, że jestem w czujnej gotowości, że jak Antoni powie, że ten czas nadszedł, żeby spojrzeć w lustro, to ja w te pędy biegnę do pana posła Antoniego. Szanowni państwo, ale też przyznam, że ja dostrzegam pewne pozytywy, pewne ocieplenie klimatów na linii rząd-opozycja i cieszę się, że jednak wzajemne komplementy sobie politycy opowiadają, bo co powiedział minister Tomczyk do ministra Macierewicza? Szanowni państwo, państwo pewno słyszeliście, byli tacy, ale to naprawdę źli ludzie, którzy nawet mówili o tym, i to znalazło zresztą wypowiedź, odzwierciedlenie wypowiedzi pana ministra, że Antoni Macierewicz, no, przepraszam, mi to aż trudno przychodzi wypowiedzieć. Od razu mówię, że ja się oczywiście z tym nie zgadzam, z tymi, którzy mówili, że Antoni Macierewicz może być niezrównoważony, ale na szczęście ta plotka absolutnie została ucięta. Minister Tomczyk powiedział w trakcie dyskusji w Sejmie w kontekście Antoniego Macierewicza, że na pytanie agent czy wariat, na pewno nie wariat. Szanowni państwo, sami widzicie, minister Tomczyk występuje jako obrońca dobrego imienia Antoniego Macierewicza. Minister Tomczyk mówi zero-jedynkowo. Antoni Macierewicz nie jest wariatem. Cieszymy się, że coraz więcej nici porozumienia w polskiej polityce się tworzy. Tak podzielonej, takiej plemiennej walce. Jest to bardzo sympatyczny obrazek, który może czasem sobie przytoczyć, choć niestety jest to obrazek rzadki. Aczkolwiek, no, co do złośliwości i dociekań prokuratury, minister sprawiedliwości Adam Bodnar zapowiada powstanie zespołu śledczego w ramach prokuratury krajowej właśnie w sprawie Antoniego Macierewicza, jego działalności. No właśnie. No czy to jest czysta złośliwość? Nie, ja w tym dostrzegam pewien gest, a nawet kilka gestów. Po pierwsze, Antoni Macierewicz może już teraz mówić, że jest beneficjentem uwagi prokuratury. Nie każdy ma takie szczęście, żeby był specjalnie dedykowany zespół prokuratorów, który zajmuje się analizą jego pracy. Uważam, że Antoni Macierewicz drugi raz w swoim życiu może się czuć znacząco wyróżniony. Raz było to w momencie, kiedy od Andrzeja Dudy dostawał order Orła Białego, dwa, kiedy Adam Bodnar zapowiedział, że będzie specjalny zespół śledczy prokuratorski zajmujący się tak zwanym dorobkiem Antoniego Macierewicza. Dostrzegam w tym jeszcze pewną symbolikę związaną z numerologią. To nie jest zwykły zespół. Ty nie wiesz, jaki to jest zespół. To jest zespół śledczy numer 4. On nie jest oceniony na 1. On nie jest oceniany na 2, na mierną. On nawet nie jest oceniony na 3, na dostateczną. To jest zespół co najmniej dobry, bo to jest 4, zespół numer 4. I uważam, że to jest także podkreślenie wagi i znaczenia Antoniego Macierewicza, że tak wysoką oceną został oznaczony zespół, który będzie się zajmował jego dorobkiem. A jeżeli chodzi o kwestię merytoryczną tego dochodzenia, tego zespołu, tego, co może zostać ujawnione, albo co można przeanalizować z tego, co zostało już ujawnione, gdybyś tak skondensował w kilku zdaniach, no bo jeżeli chodzi o sam koszt tej podkomisji, no wiemy, że to się zakręciło w okolicach 80 milionów złotych, no a jeżeli chodzi o pewne kulisy spotkań z różnymi ludźmi, no to myślę, że i tak wiele osób to zaskoczyło te informacje. Ale zobacz. Pytanie, kto miał ewentualnie do nich dostęp wcześniej. Mikołaj, zobacz. Ja dostrzegam w działaniu Antoniego Macierewicza 100% profesjonalizmu. Jak się spotyka z obywatelem Federacji Rosyjskiej, to nie informuje stosownych służb, obywatel Federacji Rosyjskiej ucieka, coś tam zostawia. My wiemy, że nie zostawił nic wartościowego, no bo raport podkomisji Antoniego Macierewicza jest bezwartościowy, cały. Nie ma tam żadnych dokumentów, ale mówiliśmy już o tym, pewna gościnność, dobre intencje, pokazanie, że Antoni Macierewicz spotyka się z każdym, który go o to poprosi. Myślę, że on za to zapłaci wysoką cenę po tym, jak ta informacja się przedostała do opinii publicznej, że można tak, bym powiedział, będąc niezidentyfikowanym, bądź jeszcze spotykał z obywatelem Wielkiej Brytanii, który nie do końca się okazał obywatelem Wielkiej Brytanii, nie zaskoczę cię, że prawdziwe jego nazwisko wykazywało związki raczej ze Wschodem niż z Wielką Brytanią, to odkładamy. Ale jest kolejna rzecz. Jest jeszcze tak zwany program Karkonosze. Może ci się wydawać jakiś związek z górami albo z noszeniem na karku noszy, czy noszeniem noszy przez karki. Nie, nic bardziej mylnego. Program Karkonosze to był program, w ramach którego Polska miała wspólnie z innymi państwami zakupić lotnicze cysterny, które umożliwiały 2 razy dłuższe latanie samolotów F-16 w powietrzu. W czasie wojny można zbombardować lotniska, wtedy te zdolności obronne są oczywiście większe. No i Antoni Macierewicz doprowadził do tego, że mimo, że wpłaciliśmy już kilka milionów złotych, mimo, że uważaj, te cysterny miały stacjonować na polskim lotnisku w Powidzu, czyli dosyć bliskie ci strony, w sensie tego, skąd pochodzisz, w miarę bliskie. No i ktoś by powiedział, wow, fajna rzecz dla Polski, a w ogóle nie uwierzysz, do tego programu finansowo, do stacjonowania tych samolotów cystern w Polsce mieli się dokładać Niemcy. Aż trudno w to uwierzyć. Niemcy mieli finansować zdolności obronne Polski. I właśnie po to, żeby nie doszło do tak kuriozalnej sytuacji, że Niemcy łożą na naszą obronność, Antoni Macierewicz dokonał błyskotliwego manewru, wypowiedział tą umowę, która później została uznana powszechnie za ogromny sukces. No jest jeden feller, ale Antoni nie ma umiejętności profetycznych, tak jak Zbigniew Ziobro czy ksiądz Michał O. Wiesz co, zakupiono te cysterny, jest ten pułk lotniczy czy inna jednostka i on stacjonuje, tylko nie wiem, czy wiesz gdzie. Strzelam, że w Niemczech. No rzeczywiście i tu trafiłeś, rzeczywiście samoloty cysterny stacjonują w Niemczech, ale będę bronił Antoniego Macierewicza, skąd chłop mógł przewidzieć, że skasuje program i nagle się okaże, że te samoloty, do których my się dołożyliśmy, te kilka milionów złotych w tej fazie, w której uczestniczyliśmy, ostatecznie znalazły się w Niemczech, ale może Antoni to potraktował jako budowanie dobrosąsiedzkich relacji, że Polska wzmacnia zdolności obronne państwa niemieckiego. Może są to umiejętności profetyczne, których jeszcze my nie opanowaliśmy, ale jeżeli chodzi o takie newsowe rzeczy, no to myślę, że newsem tygodnia jest to, że, szanowni państwo, Donald Trump został 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych i to jest rzeczywiście informacja o ciężkiej wadze, przede wszystkim też dla całego bezpieczeństwa Polski, Europy, dla tego, jak będzie wyglądać Zachód przez następne 4 lata. No i w kontekście tych wyborów, jaka jest ewentualnie lekcja dla polskiej klasy politycznej z tych wyborów? Jak oceniasz to, jak mogą się te relacje kształtować polsko-amerykańskie? No i czy w związku z tym waga prezydenta Dudy w jego ostatnich miesiącach prezydentury wzrośnie według ciebie? Po pierwsze, Donald Trump ma swoją specyfikę, ale pozwól na jedną rzecz, nie mogę sobie odmówić. Szanowni państwo, tutaj są takie bardzo ciekawe słupki, to w ogóle niesamowite wyliczenia, bo one pokazują w różnych układach geograficznych, wiekowych, wykształcenia, miejsce zamieszkania, religii, kto jak głosował. I to jest aż niesamowite, bo mieliśmy do czynienia ze zdecydowanym zwycięzcą w tych wyborach Donaldem Trumpem, w sensie ilości uzyskanych głosów i oczywiście stanów. Zadam ci pytanie. Amerykanie w 6 kategoriach wiekowych badają swoich respondentów. W ilu kategoriach wiekowych wygrał Donald Trump? Strzeliłbym, że we wszystkich. Albo przynajmniej w 5, w większości. Myślę, że przede wszystkim wśród młodych ludzi wygrał. Zaskoczy cię. Wśród 6 kategorii Donald Trump wygrał w jednej kategorii wiekowej. Nie. 19-24 lata wygrywa Kamala Harris 56 do 41, 25-29 lat 55 do 43, 30-39 Kamala Harris wygrywa 52 do 44, 40-49 50 do 48, a 50-64 lata przegrywa 44-55, a znowu w najstarszej wygrywa już Kamala Harris. To jest w ogóle ciekawe, bo zobacz, jak to pokazuje moim zdaniem też, że w różnych grupach wiekowych jest różna frekwencja. Oczywiście zwróć uwagę na to, że akurat ta kategoria wiekowa 50-64 lata jest akurat większa, bo obejmuje aż 14 lat. Nie wiem, dlaczego Amerykanie dokonali takiego podziału. Z regionów Kamala Harris wygrała na wschodzie i na zachodzie, a Donald Trump wygrał w środkowym zachodzie i na południu. To w ogóle będą bardzo ciekawe wyniki wyborów, bo zwróć uwagę, w zasadzie wszyscy eksperci się pomylili, wszyscy. Dlaczego? Bo nawet jak nieliczni wnioskowali o zwycięstwie Trumpa, to co mówili? Że to będzie wygrana o włos. A wiesz, kto się w ogóle nie pomylił? Ci, którzy ryzykowali swoje pieniądze, bukmacherzy. Wszyscy bukmacherzy, ci czołowi, mówili zwycięstwo Donalda Trumpa i ono było dużo niżej finansowane. Zacząłem dociekać dlaczego. Wiem dlaczego. Zgadniesz? Oświeć nas wszystkich. Już Ci mówię. Firmy bukmacherskie nie opierały się na intuicji socjologów, politologów, badaczy, sondażowni itd., tylko wprowadziły ogromne zasoby danych, jak do tej pory głosowano w jakich stanach, uwaga, do sztucznej inteligencji. I sztuczna inteligencja bez żadnych problemów wytypowała zwycięstwo Donalda Trumpa i uważaj, i powiedziała, że to będzie znacząca wygrana. I się potwierdziło. Zwróć uwagę, jak świat się zmienia na naszych oczach. Ta sztuczna inteligencja jest coraz częściej obecna. No, jeżeli chodzi o liczbę głosów elektorskich, to jest to znaczące zwycięstwo Donalda Trumpa, ponad 300 głosów elektorskich. Więc nawet nie było blisko, jeżeli chodzi o Kamalę Harris. Jak co więcej, jeszcze jest jedna pozamiatane. Ciekawostka jest taka, że jeżeli chodzi o liczbę głosów powszechnych, Trump zyskał ponad 4 miliony więcej od Kamali Harris. Przypomnijmy, że w 2016 roku, jak wygrał z Hillary Clinton, nie udało mu się tego osiągnąć. Nie miał więcej głosów powszechnych niż Kamala Harris, niż Hillary Clinton. To są te głosy bezpośrednie, bo oczywiście jest inny system wyborczy. W XXI wieku ci republikanie, którzy wygrywali, Państwo mnie możecie sprostować, to sprawdzić, ale z tego, co pamiętam, to wszyscy ci republikanie, oni wygrywając, tak było na pewno z Bushem, tak było przecież z Trumpem, oni wygrywali mając mniejsze poparcie w skali całych Stanów Zjednoczonych niż kandydaci demokratyczni, a tu to jest pierwsza chyba sytuacja w XXI wieku, gdzie kandydat republikański per capita ma więcej głosów niż kandydatka demokratów. Myślę, że zweryfikujemy to w ciągu minuty, jeżeli chodzi... A, już sprawdzasz, dobrze. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce, gdzie kandydat republikański wygrał, mając też więcej głosów powszechnych, to jest George Bush, 2004 rok, czyli pierwszy raz tak od 20 lat. Od 20 lat, a nie w XXI wieku. A George Bush wygrał z Al Gore. Miał mniej o 0,5 miliona głosów, więc to też nie taka oczywista sprawa. No więc to jest na pewno bez precedensu sytuacja, bo nawet jeżeli republikanie wygrywali, to zazwyczaj wygrywali głosami elektorskimi, a nie liczbą głosów powszechnych i to jeszcze w takiej skali, bo Bush wygrał o 3 miliony z kerrym, a Trump wygrał ponad 4. A ja Ci nie odpowiedziałem na pytanie, a pytania Twoje zawsze traktuję poważnie, czy to pomoże Prawu i Sprawiedliwości? Prezydentowi Dudzie też myślę w kontekście, bo to można rozwinąć na dwa pytania. Po pierwsze, czy rzeczywiście to będzie taki motor napędowy dla PiS-u, ta wygrana Trumpa? A po drugie, czy Andrzej Duda przez te ostatnie miesiące, no bo on twierdzi, zresztą mówił o tym wielokrotnie, że z Donaldem Trumpem łączą go bezbłędne relacje, tak, fantastyczne, to czy wzrośnie jego pozycja względem obozu prezesa, no a także w kontekście w ogóle polskiej polityki? Wrzuciłeś dużo wątków. Po pierwsze, jak Państwo będziecie oglądać ten wywiad, ma zawsze z pewnym drobnym wyprzedzeniem go nagrywamy. Będziemy już wiedzieć najprawdopodobniej, kiedy będzie oficjalne spotkanie Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa. Czy to wzmacnia jego pozycję w Prawie i Sprawiedliwości? Tu Ci odpowiem krótko. Nie. Jarosław Kaczyński, powiedziałbym, że nie uległ urokowi osobistemu i politycznemu Andrzeja Dudy. Nie uległ mu przez 9 lat, to nie sądzę, żeby uległ w ostatnich kilku miesiącach jego kadencji i będę twardo bronił tezy, że moja diagnoza w tym zakresie będzie słuszna. Andrzej Duda, niektórzy mówią, że może liczyć na coś innego, a niektórzy mówią, którzy znają go, że na to liczy on, a jeszcze mocniej jego otoczenie. że Donald Trump umożliwi zajęcie jakiegoś stanowiska międzynarodowego Andrzejowi Dudzie. Andrzej Duda uważa, że ma wiele atutów w tym zakresie, świetną znajomość języka angielskiego, ogólne poważanie na świecie, silną identyfikację w środowiskach politycznych na różnych kontynentach i że to są te atuty, z których Donald Trump może chcieć skorzystać i wesprzeć jego kandydaturę na jakieś ważne stanowisko międzynarodowe. Trochę się niepokoję, że to otoczenie prezydenta i on sam nie jest w stanie zdiagnozować, jakie to będzie ważne stanowisko, bo chętnie byśmy w tej ogólnonarodowej debacie uczestniczyli, czy Andrzej Duda ma szansę na stanowisko X czy Y. Na razie się musimy obejść smakiem. No i teraz trzecia rzecz, czy pomoże Prawo i Sprawiedliwości. No, tu jest sprawa bardziej skomplikowana. Na razie posłowie PiS-u wyrażają entuzjazm, poseł Gosek paraduje w czapeczce. No nie tylko on, ale czy nie obawia się, że w ogóle rząd upadnie, bo Mariusz Błaszczak mówił, że powinien się podać do dymisji Donald Tusk, tak? Szanowni Państwo, Mikołaj potrafi poruszać najważniejsze tematy. A jeszcze Łukasz Mejza mówił, że wypije dzisiaj zdrowie Małgorzaty Tusk, bo ona powiedziała, że jeden Donald wystarczy. I że ma pomóc się mężowi pakować. Szanowni Państwo, no tu żarty się skończyły. Nie zgadzam się z Mariuszem Błaszczakiem, który powiedział, że wygrana Donalda Trumpa powinna oznaczać dymisję rządu w Polsce. Szanowni Państwo, jestem zaskoczony, że PiS, formacja, która tyle mówi o suwerenności, o wstawaniu z kolan, o niepodległości, mówi, że uwaga, rząd w Polsce wybiera farmer w Alabamie, rybak na Alasce, czy urzędnik nawet w Nowym Jorku, czy w Waszyngtonie. Nie, Szanowni Państwo. Władzę w Polsce, władzę ustawodawczą, władzę wykonawczą wybieracie Wy, wybierają polscy obywatele, Polki i Polacy. I to jest dla mnie absolutny skandal, tu się żarty skończyły, żeby jakikolwiek polski polityk mówił, że władze w Polsce są zależne od tego, kto zostanie prezydentem dowolnego państwa, nawet tak silnego jak i tak ważnego w sensie stanowiska, jak funkcja prezydenta Stanów Zjednoczonych. Powiem szczerze, że mi ręce i majty opadły na hasło, że wybory prezydenckie w USA, jak sama nazwa wskazuje, w USA mają rozstrzygać, jaki rząd funkcjonuje w Polsce. Myślę skądinąd, żeby to była tak mało mądra wypowiedź, że politycy PiS-u sami już się łapią za głowę, bo nie tylko elektorat Prawa i Sprawiedliwości, ale także elektorat Konfederacji rzeczywiście za tą głowę się łapie i pyta, ale o co chodzi? No przecież my jesteśmy suwerennym państwem. Elektoraty partii opozycyjnych też oczywiście się za głowy łapią, chociażby z tego względu, że przed chwilą, raptem 15 października, wybrały większość w Sejmie, która ten rząd powołała. To jest wypowiedź skandaliczna, niedopuszczalna, wypowiedź, która nigdy nie powinna mieć miejsca. I teraz wracając do wątku, który Mikołaj poruszył, czy to pomoże PiS-owi, czy nie. Zależy od tego, jak się Trump będzie zachowywał. Jeżeli on tą wojnę w Ukrainie, tak jak mówi, zakończy w 24 godziny, ale zakończy ją w taki sposób, że będzie to realizować interesy Rosji, bo na przykład linia frontu będzie linią demarkacyjną, na której się ten konflikt zakończy, a to w praktyce oznacza, że Rosja zajęła 1/5 terytorium Ukrainy. Jeżeli Ukraina nie dostanie gwarancji bezpieczeństwa tej części, którą Rosja nie zajęła lub z której się nie wycofa, to będzie tylko preludium do dalszej wojny za na przykład kilka lat. I dzisiaj PiS robi określoną operację polityczną, bardzo ryzykowną, jak to się mówi, stawia wszystkie żetony na jedną osobę. Jeżeli Donald Trump błysnie geniuszem, doprowadzi do tego, że pokój będzie na takich warunkach, które zachowują podmiotowość Ukrainy, także wolność jej wyborów, na przykład sojuszy międzynarodowych. Dla nas to jest istotne, bo my chcemy graniczyć z Ukrainą, a nie z Federacją Rosyjską, z którą już i tak graniczymy. Graniczymy też z Białorusią. Jeżeli się okaże, że ten rozejm nie będzie realizował warunków Rosji, to PiS może na tym zyskać. Jeżeli się okaże, że ten rozejm, pokój, zobaczymy w którym to pójdzie kierunku, będzie realizować przede wszystkim interesy rosyjskie, to PiS-owi przyjdzie bardzo drogo zapłacić za to manifestacyjne utożsamianie się z Donaldem Trumpem, jako, użyję takiego ładnego słowa, depozytariusza polskich interesów narodowych, państwowych, publicznych i jakichkolwiek innych. Zobaczymy za chwilę, co się wydarzy. I na koniec krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Czy zbliżamy się do starcia Czarnek kontra Sikorski, albo przynajmniej do startu Czarnka w wyborach prezydenckich? Czy ta kampania Trumpa nie będzie lekcją dla prezesa Kaczyńskiego? Ale Mikołaj, my to sami wywołaliśmy. Nie wiem, czy pamiętasz naszą ostatnią audycję, gdzie empatycznie wczuliśmy się, jak rozwiązać, ostatnią lub przedostatnią, jak empatycznie rozwiązać problemy prezesa z wyborem kandydata i my mówiliśmy już prawybory, wtedy jeszcze prezes to rozważał, Przemysław Czarnek. Moim zdaniem prezes nas ogląda, słucha na Nowogrodzkiej, zapewne jest subskrybentem. Można to oczywiście sprawdzić i skorzystał z naszej podpowiedzi, że Przemysław Czarnek jest tym kandydatem, na którego trzeba przynajmniej w pierwszym etapie postawić. Czy gdyby PiS dokonał wyboru Przemysława Czarnka, czy to może mieć wpływ na decyzję Platformy Obywatelskiej? Moim zdaniem co innego będzie miało kluczowy wpływ na decyzję Platformy Obywatelskiej. To jest prawda, sprawdzałem. Tak, Platforma zamawia bardzo, z naciskiem na bardzo szerokie, wręcz niepowtarzalne badania w drugiej połowie sierpnia i ja w pełni się z takim sposobem procedowania utożsamiam. Jeżeli mówimy, no bo nie jest tajemnicą, że wspieram koalicję rządzącą, jeżeli mówimy, że bez zmiany prezydenta temu rządowi trudno funkcjonować, Andrzej Duda wyrzuca do kosza wszystkie ważniejsze ustawy, które większość parlamentarna wspierająca rząd uchwala, no to wybory prezydenckie są wyborami o wszystko. Dlatego Koalicja Obywatelska podejmie decyzję w oparciu o to, kto ma największe szanse na wygraną, bo to jest odpowiedzialność przed państwem, żeby nie PiS miał dalej prezydenta, bo ten konflikt na linii prezydent-rząd tu akurat nie służy sprawdzaniu, motywowaniu rządu, tylko sabotowaniu i wkładaniu szprycha w kija w szprychy, o, już się poprawiłem, i moim zdaniem w oparciu o te wyniki, tak jak już padła zapowiedź, 7 grudnia Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska ogłosi swojego kandydata na prezydenta. Jak wiemy, będzie to jedna z dwóch osób, Radosław Sikorski, którego znam ponad 30 lat, Rafał Trzaskowski, którego znam ponad 20 lat. Obu panów cenię i obaj panowie uważam, że doskonale poradziliby sobie z funkcją prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Mogę nawet zaryzykować tezę, może ryzykowną. Ktoś powie, że nie do obrony, ale że jednak zarówno Radosław Sikorski, jak i Rafał Trzaskowski na przykład posiedli w większym stopniu umiejętności językowe, na przykład posługiwania się językiem angielskim. Zresztą Rafał Trzaskowski, czego sam byłem świadkiem, przy mnie się posługiwał biegle językiem włoskim. Nie będę już tego kontynuował. I na koniec coś, co jednoczy nas wszystkich, cieszy, no i na pewno daje uśmiech na twarzy. No i to jest rzeczywiście wstanie z kolan, jeżeli chodzi o polską piłkę klubową, choć dzieje się to już od jakiegoś czasu i trzeba to zaznaczyć. No, myślę, że od tego występu Lecha, który dotarł do 1/4 ligi konferencji, Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok z kompletem zwycięstw po 3 meczach. No my z Krzysztofem jesteśmy kibicami piłki nożnej, szczególnie w polskim wydaniu, nie jest to też tajemnicą. No w związku z tym wystarczy, no pozostaje nam bić brawo, no pogratulować. Ale szanowni państwo, to jest w ogóle niesamowita sytuacja, dla niektórych może trudna do uwierzenia, ale ja aż kciuki zaciśnięte do białości trzymam za polskimi drużynami. Nie jest tajemnicą, jak państwo wiedzą, mieszkam w Łodzi, kibicuję Widzewowi, a tu kibicowałem Legii. Wczoraj te zwycięstwa Legii i Jagiellonii 4-0, 3-0. Szanowni państwo, my mamy szansę. Mamy szansę. Obecnie jesteśmy na 18. miejscu w rankingu klubowym, w rankingu Federacji Piłkarskich Narodowych, a gdybyśmy trafili na 15, to będziemy mieli nie jedną, a dwie drużyny w Lidze Mistrzów, oczywiście w eliminacjach do Ligi Mistrzów, ale może właśnie w Lidze Mistrzów i wbrew pozorom jest to do zrobienia. Te różnice punktowe są już nie za wielkie. Gdyby ktoś kiedyś mi powiedział, że polskie kluby przeskoczą w tym rankingu Ligę Chorwacką, to bym nie uwierzył. A my na wyciągnięcie ręki mamy tam już szwajcarską, duńską, grecką. No jest kilka tych lig, które są bardzo blisko nas. I naprawdę, jeżeli będziemy dalej podtrzymywać taką dobrą pasę, to którąś z nich możemy spokojnie prześcignąć. Szanowni państwo, w piłce klubowej oczywiście są animozje. To nie jest tajemnicą, ale akurat w tej sprawie będę kibicował zawsze każdej polskiej drużynie, która gra w pucharach i więcej każdego kibica piłkarskiego. Także proszę, żeby kibicował każdej drużynie polskiej piłkarskiej, która rozgrywa mecze w pucharach, bo to jest w naszym interesie. Czasami to Legia i Jagiellonia grają w pucharach, a czasami, widzę to oczami wyobraźni, będzie w pucharach grać Lech Poznań, Widzew Łódź, Górnik Zabrze czy Lechia Gdańsk. Czy wiele innych polskich klubów. Na razie Puszczanie Połomica. Tak jest. Na europejskich chyba to na razie salonach. Im nie grozi, ale zobaczymy. No może to się kiedyś wydarzy. Nad polskimi drużynami wicekonferencji jest tylko Chelsea, więc wstydu nie ma. Szanowni Państwo, przed nami tylko Chelsea, za nami Napoli. No nie Napoli, ale Fiorentina, Rapid Wiedeń. No, Gent, tu jest mnóstwo, Real Betis, Panathinaikos. No pamiętamy te boje z Panathinaikosem różnych polskich klubów, więc rzeczywiście są to dobre informacje, którymi kończymy tę rozmowę. Trochę uśmiechu, tym bardziej, że Dzień Niepodległości za pasem. Bądźmy dumni z bycia Polakami, z tego, że żyjemy w Polsce. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Oczywiście zachęcam do subskrybowania, komentowania, polubienia tego materiału Państwa i naszym gościem był senator Krzysztof Kwiatkowski. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Państwu i już 11 listopada zapraszam na ulicę Piotrkowską w Łodzi, gdzie będę rozdawał biało-czerwone i to nie jakieś papierowe flagi. Będę rozdawał wspaniałe biało-czerwone z materiału, takie, które będziecie mogli powiesić na swoich domach. Świętujmy to wyjątkowe święto niepodległości razem, wspólnie. Pamiętajmy o tym, jak odzyskaliśmy niepodległość i suwerenność. Partnerem strategicznym kanału Goniec jest Aquaphor, producent filtrów do uzdatniania wody.